Naszą główną działalnością jest integracja branży sieci handlowych i generalnie handlu z branżą kuriersko-doręczycielską. Skupiamy się tylko na integracjach software'owych, unikamy hardware'u. Opieramy się na tym, że tworzymy wartości dla naszych partnerów biznesowych, pozwalające im zredukować ich koszty dystrybucji, a jednocześnie dostarczamy im efekt skali i synergii, który pozwala to uzyskać. Naszym modelem biznesowym jest to, że prowadzimy tak naprawdę działalność dla firm kuriersko-doręczycielskich. Otrzymujemy od nich prowizję za zrealizowane usługi i z tą prowizją dzielimy się oczywiście z punktami handlowymi, dostarczając jakby nową usługę w branży handlowej, która też z kolei dla punktów handlowych pozwala przyciągnąć nowych klientów, wdrażając taką usługę kurierską dodatkową do punktu handlowego. Taki franczyzobiorca czy lokalny sklepikarz czy sieć handlowa uzyskuje dodatkową prowizję, źródło zysku, a jednocześnie ich klienci wartość w postaci oszczędności czasu. Udało nam się uzyskać w tej chwili finansowanie na poziomie ponad 2 milionów złotych na nasze projekty rozwojowe. W tej chwili też uzyskaliśmy dofinansowanie do projektu NCBR-owego, naszego projektu rozwojowo-badawczego, który ma tak naprawdę naszą platformę technologiczną przygotować do wyzwań przyszłości, czyli do tego większego wolumenu i do tego, żeby zarządzać lepiej w inteligentny sposób infrastrukturą w obszarze pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej, czyli już nie tylko punkty nadawczo-odbiorcze, ale również urządzenia, jako że przewidujemy, że ten obszar logistyki miejskiej będzie się bardzo mocno i szybko automatyzował. Więc na to chcemy również postawić, natomiast stąd też mamy partnerstwo z firmą Cleveron i nasz wniosek i projekt rozwojowy, który będziemy realizować przez niecałe 3 lata wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jeżeli chodzi o politykę dywidendową, w tej chwili naszym kierunkiem jest głównie rozwój. I co prawda jesteśmy już spółką, która przynosi zyski, natomiast nasze zyski chcemy inwestować, bo wiemy, że ten rynek wymaga inwestycji, a jednocześnie jest bardzo lukratywnym rynkiem wzrostowym. Dlatego też nie chcemy pozostawiać nisz rynkowych, na której działamy potencjalnym konkurentom. Chcemy się rozwijać właśnie w kierunku budowy infrastruktury logistyki miejskiej, zarówno dla branży handlowej, jak i dla branży kurierskiej.